Raz jeszcze przepraszam za spóźnienie spowodowane tym, że jechałem z Słupkowa. Proszę Państwa, w poniedziałek, prawda? Była sesja. W poniedziałek na sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego mieliśmy do czynienia z chucpą. To, co się tam działo, to nie była polityka, tylko dziadostwo i trzeba to wyraźnie podkreślić. Dziadostwo polega na tym, że celowo wprowadza się w błąd opinię publiczną, kłamiąc co do faktów i rzeczywistości, jaka towarzyszy działalności Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W poniedziałek podczas tej sesji oraz w wypowiedziach medialnych zostałem oskarżony przez pana marszałka Sosnowskiego, przez pana marszałka Kapustę, przez radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej. Zostałem oskarżony o to, że moje działania sparaliżowały działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Doprowadzimy do tego, że samorządowcy nie mogą ubiegać się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, o może nie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Suma summarum, proszę Państwa, no generalnie przez Czarnka miliony złotych będą stracone przez samorządowców. Zwykłe kłamstwo i dziadostwo, a nie polityka, dlatego że zamach na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska został dokonany przez nikogo innego, ale właśnie przez pana marszałka Sosnowskiego, przez pana marszałka Kapustę i przez radnych Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zamach polegał na tym, jak Państwo wiecie, że wprowadzono przepis w statucie, który wracał nas do Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Mianowicie do czasów, w których, jak to słusznie podkreślił pan przewodniczący Andrzej Gądzik-Gruszkowski, przewodniczący Klubu Radnych PiS, wracał nas do czasów, kiedy mieliśmy liberum veto. I wcale tego politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego nie ukrywali. Pan marszałek Kapusta w swojej wypowiedzi powiedział, że dlatego musi być taki jednomyślność i pełny skład przy podejmowaniu decyzji przez rządzącą, że oni mają jednego przedstawiciela, ten jeden przedstawiciel musi mieć mocny głos. Gdzie tu zasady demokracji? Nie ma żadnych zasad demokracji w ten sposób. Organ kolegialny pięcioosobowy w normalnych warunkach podejmuje decyzję większością głosów. Większością głosów w obecności większości członków. To zlikwidowano, wprowadzono to liberum veto. To, co ja zrobiłem, to jest dokładnie to, co zrobił również wojewoda śląski. Przypomnę również, że pan marszałek Sosnowski kłamał opinię publiczną, że tylko ja zanegowałem statut, w którym wprowadza się jednomyślność przy wyborze zarządu i jednomyślność przy wszystkich uchwałach. To jest niestandardowa sytuacja, jeszcze do tego wrócę za chwileczkę. Natomiast to nieprawda, również wojewoda śląski rozstrzygnięciem nadzorczym zanegował dokładnie takie same przepisy o jednomyślności, konieczności jednomyślności przy podejmowaniu decyzji przez Radę Nadzorczą i pełnego i obecności pełnego składu Rady Nadzorczej. Wojewoda śląski, pan Jarosław Wieczorek. To wynika również z naszych rozmów z wojewodami na konwencie wojewodów, bo nie wszędzie i nie we wszystkich województwach wprowadzono w statucie jednomyślność przy wszystkich decyzjach. W większości przypadków chodziło w sejmiku, co też jest oczywiście zamachem na demokrację, ale wyłącznie o decyzje personalne. Natomiast w każdych innych sprawach Rada Nadzorcza podejmowała decyzję, miałaby podejmować decyzję, czy podejmuje decyzję większością głosów. I tam, gdzie to jest rzeczywiście w ten sposób skomunikowane, tam wojewodowie raczej nie reagowali. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z totalnym zamachem na demokrację w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska dokonanym przez Polskie Stronnictwo Ludowe i Platformę Obywatelską, a takim przypadkiem jest Lublin, tam wojewodowie reagują. To, co ja zrobiłem, już Państwu to mówiłem wtedy w poniedziałek, komentując działania Sejmiku Województwa Lubelskiego, to wyłącznie moim rozstrzygnięciem nadzorczym na chwilę obecną wykreśliłem z przepisu paragrafu 13 ust. 2 tego statutu, wykreśliłem sformułowania, które obligowały Radę Nadzorczą do podejmowania decyzji w sposób jednomyślny i w obecności pełnego składu Rady. Nie uchyliłem statutu w całości, nie uchyliłem w całości paragrafu 13, zostawiłem podstawę prawną do normalnego działania Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. I Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska dzisiaj spotkała się na posiedzeniu i normalnie funkcjonowała na podstawie tego statutu. Normalnie podejmowała decyzje, podejmowała dzisiaj uchwały, podjęła uchwały akurat w sposób jednomyślny i byli wszyscy na posiedzeniu. Ale gdyby na przykład, nie daj Boże, zachorował jeden członek Rady Nadzorczej, zobaczcie Państwo, na czym polega zamach. Tu nawet nie chodzi o to, że i tylko o to, że PSL chce